Zapewniono niezbędne środki bezpieczeństwa, wsparcie policji i ochotniczych straży pożarnych oraz goście z całego regionu i nie tylko. Tegoroczne 20 dożynki województwa podkarpackiego połączone zostały z uroczystymi obchodami stulecia koronacji Matki Bożej Zawadzkiej. Na wyjątkowe wydarzenie w najbliższą niedzielę, 13 września, zaprasza starosta powiatu dębickiego Piotr Chęciek. Wspólna inicjatywa zarówno kurii, oczywiście, który jest organizatorem, i samego księdza kustosza, Józefa Książka, który jest organizatorem tych, wspólnie z biskupem, tych oczywiście obrzędów religijnych, no i też marszałka, który jest głównym organizatorem, ale przy pomocy, no nie da się ukryć, starosta powiatowego, jak również gminy Dębica, na której terenie parafia jest zlokalizowana. No mogę powiedzieć, że być może będą jeszcze inne osoby, można powiedzieć, że może jedne z najważniejszych w państwie, ale to na razie jest jeszcze daleka droga, oczywiście prace nad tym trwają, bo to jest dla naszej ziemi bardzo istotne święto. Mówię tu o tym wymiarze religijnym, symbolicznym, że 100 lat temu przed wojną ta koronacja, później te korony zostały ukradzione, później społeczeństwo znowu się złożyło z własnych środków, żeby te korony od nowa wyprodukować. Później Jan Paweł II jeszcze jako kardynał na 50-leciu. No i dzisiaj symbolicznie kardynał Dziwisz, który jakby zamknie cały ten okres tych 100 lat, kiedy sanktuarium trwało, kiedy gromadziło wiernych, kiedy też brali udział w tych mszach nasi żołnierze Armii Krajowej jeszcze w czasie okupacji. Więc no, bardzo wszystkich serdecznie zapraszam. Będzie informacja co do tego, jak będą wyglądały te miejsca parkingowe, jak będzie wyglądała organizacja ruchu tutaj przy współpracy z policją naszą powiatową. Przygotowujemy to tak, żeby to było bezpiecznie dla wszystkich podróżujących samochodami, dla tych, którzy przyjdą pieszo. No i przede wszystkim oczywiście będziemy dbali o to, żeby nie było żadnych zagrożeń epidemicznych, więc jeszcze raz tylko wszystkich uczulał, żeby były maski, żeby były przyłbice, kto chce, żeby były rękawiczki, ale oczywiście te wszystkie kwestie bezpieczeństwa będą ściśle na tych uroczystościach obu przestrzegane. Wojewódzkie Święto Plonów będzie mieć miejsce na placu przy Sanktuarium Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Zawadzie. Powitanie i prezentacja wieńców dożynkowych rozpocznie się o 10:00. Godzinę później, o 11:00, wierni wezmą udział w uroczystej mszy świętej jubileuszowej z poświęceniem wiązanek pod przewodnictwem Jego Ekscelencji kardynała Stanisława Dziwisza. A o 13:00 rozpocznie się oficjalna część z elementami obrzędowymi.